W obiektywie Resovia TV wraz ze mną Kamil Antonik. Witamy serdecznie. Witam. Kamil, jak przebiegło analizowanie przyczyn tych dwóch dotkliwych porażek, zarówno z ŁKS-em, jak i Termaliką Brukbet Nieciecza? No na pewno nie były to przyjemne analizy. Wiemy, że w tych meczach zagraliśmy słabiej niż w pozostałych wcześniejszych meczach. Spoglądam swoje zapiski. Szóste miejsce w tabeli to jest pozycja wyjściowa naszego rywala przed spotkaniem z Resovią. My wciąż znajdujemy się nad kreską, ale myślę, że limit błędu został mocno zawężony i na pewno każdy z Was ma tego świadomość. No tak, zdajemy sobie z tego sprawę, wiemy, które mamy miejsce w tabeli, jak mocny ścisk jest na dole tabeli, dzieli nas dosłownie jeden punkt od miejsca spadkowego. Ale no co, będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony w tym meczu z Podbeskidziem. No, wiemy, że potrafimy grać w piłkę, pokazaliśmy to we wcześniejszych meczach i będziemy chcieli do tego wrócić. Dotykamy statystyk rywala. Podbeskidzie ma niemalże idealnie zbilansowaną proporcję w stosunku bramek strzelonych do straconych, 22-21. Jednak znacznie częściej, co ciekawe, nasi rywale trafiają na wyjazdach. Na pewno jest to istotny sygnał dla Was. No myślę, że jest to jakiś sygnał na pewno, aczkolwiek no co, no będziemy się starać zagrać ten mecz na zero, strzelić jedną bramkę więcej od rywala i po prostu wygrać ten mecz. W tygodniu odbyliście szereg intensywnych treningów, nie było taryfy ulgowej, widać, że każdy harował, pracował na boisku na absolutne maksimum. No, myślę, że w każdym tygodniu dajemy z siebie maksimum. No wiadomo, nie zawsze się to przekłada na wyniki meczowe, ale myślę, że każdy jest na tyle zawodowcem, że wkłada to w 100% w treningi i w każdym tygodniu daje z siebie maksa. No. Wspomniałeś o tabeli i bardzo słusznie, bo faktycznie widzimy taki podział, który już teraz się zarysowuje. Miejsca 1-12 i reszta, czyli miks ekip, które na pewno będą z niepokojem spoglądać na poczynania sąsiada z tabeli. Dobrze by było faktycznie gdzieś powoli zacząć ten rajd ku górze, bo te dolne płaszczyzny no nie są nam zbytnio chyba wygodne, ani tym bardziej pisane. No na pewno dobrze by było, no ale to wiadomo, to jest łatwo powiedzieć, każdy mecz jest inny i w każdym meczu trzeba walczyć o te punkty. Chcielibyśmy punktować w każdym meczu, to na pewno, ale no nie zawsze się da. Kolejny smaczek sobotniego spotkania. Nasz rywal nieprzerwanie od 7 spotkań punktuje. W ostatniej kolejce dorzucone zwycięstwo. Myślę, że chyba czas o jakąś ingerencję z naszej strony, ażeby no, przerwać tą passę. No, mam nadzieję, że uda nam się to przerwać nam tą passę. Przypominam sobie, chyba Puszcza też miała taką dłuższą passę bez przegranej, ale no trafili na nas i wiemy, jak to się skończyło. No mam nadzieję, że w tym meczu będzie tak samo. No i jeszcze kwestia kalendarza, bo 5 dni po ligowym starciu czeka nas wyjazd do Siedlec. 1/8 Pucharu Polski, już tylko 16 ekip w grze. Na pewno szansa na to, żeby zameldować się wyżej, ale przypuszczam, że Pogoń, drugoligowiec, także ma podobne oczekiwania względem tego Pucharu Polski. No oczywiście, że tak. No, teraz myślę, już na tym etapie każda drużyna chce po prostu wygrać i na pewno Pogoń nie będzie łatwym przeciwnikiem. No, wiadomo, jesteśmy ligę wyżej, ale tak naprawdę w pucharze myślę, że nie ma to większego znaczenia, bo wiadomo, jest to tylko jeden mecz. Drużyna się mobilizuje jak nigdy, a wszystko może się wydarzyć. Ale tak czy inaczej, mentalnie na razie jesteśmy przy Sobocie, przy spotkaniu ligowym i na tym jesteśmy sfokusowani. Na tym skupiamy swoją uwagę z wiadomych względów, te punkty potrzebne jak tlen do życia. No dokładnie, na razie jeszcze nie myślimy o Siedlcach, na razie skupiamy się na tym meczu sobotnim, a dopiero później po Sobocie będziemy przyglądać się bliżej grze Siedlec. Kamil Antonik, dzięki, że byłeś razem z nami. Dziękuję.